Niedobory krwi i leków, produktów krwiopochodnych to bardzo poważny problem polskiej służby zdrowia. Nikt do tej pory jeszcze nie wymyślił krwi syntetycznej. Jedynym sposobem na to, aby pozyskać ten cenny lek, jest pobranie krwi od drugiej osoby. Warto zaznaczyć, że krwi szczególnie brakuje w okresie wakacyjnym. Wtedy mamy największą ilość wypadków komunikacyjnych, wtedy krwiodawcy są na urlopach. Dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić program promujący honorowe krwiodawstwo na terenie powiatu legionowskiego. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z największą polską organizacją pozarządową, organizacją społeczną zajmującą się honorowym krwiodawstwem, z Polskim Czerwonym Krzyżem, i wspólnie z lokalnym oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w Legionowie zrealizowaliśmy szereg akcji poboru krwi. Te akcje były organizowane w każdej gminie naszego powiatu, w określonych miejscach, w określonych terminach. Przyjeżdżał specjalny autobus, tak zwany krwiobus, przygotowany do tego, żeby można było tam oddać krew i mieszkańcy mogli tę krew oddawać. Akcja cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Bardzo wielu naszych mieszkańców wzięło w niej udział. Chciałem bardzo serdecznie im podziękować za to. Dodatkową korzyścią z tego programu jest to, że udało nam się zbudować i rozwinąć taki bardzo ciekawy, ważny ruch społeczny, ruch wolontariuszy, ruch honorowych krwiodawców, którzy chcą dzielić się z innymi tym bezcennym darem. I bardzo liczę na to, że honorowi krwiodawcy na stałe wpiszą się w społeczny krajobraz powiatu legionowskiego.